przed nami kolejni. Przed momentem już wspominałem, że będzie z nami Tomek. Poproszę, żebyście odtworzyli, a właściwie otworzyli już swoje telefony i tam przeglądarki, bo będziecie potrzebowali menti.com. To będzie bardzo interaktywne. Zapraszam teraz Tomka Graszewskiego pierwszy raz na konferencji o esencji kreatywności. Tak, może już się też trochę zmodyfikuję, bo Graszewicz, ale byłeś blisko. A co ja powiedziałem? Co ja niedobrego powiedziałem? Tak. Witam Ciebie. Cześć, słuchajcie. Zacznę w ogóle bardzo nietypowo, bo kilka słów opowiem o moim dzieciństwie, dlatego że pozwoli to Wam wyjaśnić, skąd w ogóle moje zainteresowanie kreatywnością. To jestem ja, ten z piłką, tutaj z moją mamą i siostrą. Jak zobaczycie, otoczenie jest dosyć nietypowe, bo nie wychowałem się w Polsce, wychowałem się w Brazylii. Wychowałem się w Brazylii, pewnie jak możecie sobie wyobrazić, mam wiele dziwnych historii z tym związanych. Między innymi taką, był taki czas, gdzie mieszkaliśmy niedaleko Amazonii i bawiłem się w trawie. Chwyciłem kawałek trawy i ona zaczęła mi się ruszać w rękach, tak naprawdę, tak dosłownie. Puściłem ją i okazało się, że był patyczak w środku. I to jest jedno z takich wspomnień moje z dzieciństwa i mam takich wiele i pewnie do dziś pracowałbym w jakiejś korporacji w Rio de Janeiro. Gdyby nie fakt, że w wieku 7 lat musieliśmy z rodziną wrócić bardzo szybko do Polski, jeszcze w latach 80. No i tam szok, nie? Dla takiego małego dziecka szok, bo w Brazylii upały, plaże. W Polsce trafiłem na srogie zimy. Potem w Brazylii uwielbiałem banany, kochałem banany. W tamtych latach 80. nie było bananów, więc babcia uczyła mnie jeść kalarepę między innymi. W Brazylii uwielbiałem bajki Walta Disneya, Myszki Miki. W Polsce trafiłem na Kulfona, między innymi. Dla tych z Was młodszych, którzy nie kojarzycie Kulfona, to sprawdźcie koniecznie, wygooglujcie. Będziecie mieli taki podobny, wiecie, zgrzyt jak ja. Jeszcze Pan Kracy, to jest jeszcze też taki drugi fajny koleś. Ale w każdym razie myślę, że to właśnie doświadczenie kontaktu z dwoma różnymi kulturami w moim w młodym wieku sprawiło, że od zawsze nie miałem problemu, żeby patrzeć na te same rzeczy w różny sposób. I tak na studiach marketingowych trafiłem na, myślę, jedną z legend polskiego marketingu, jeżeli chodzi właśnie o wykładanie i uniwersytety profesora Henryka Mruka. I miałem tą przyjemność, że też pisałem u niego pracę magisterską. I to profesor wymyślił dla mnie temat. Powiedział, panie Tomaszu, pan musi się zająć w ogóle tematem kreatywności, w ogóle bez dwóch zdań. Proszę napisać na ten temat pracę magisterską. I tak napisałem pracę i właściwie tak bardzo zainteresowałem się tematem kreatywności, że właściwie minęło 20 lat, ponad 20 lat. I robię to zarówno naukowo, jak i prowadząc agencję. No i tu oczywiście pytanie, co jest tą esencją kreatywności? Powiem Wam, że na początku, kiedy interesowałem się kreatywnością, myślałem, że jest ciekawość, znaczy, że jest nią ciekawość, bo ciekawość sprawia, że zadajemy sobie pytania, że chcemy widzieć więcej, że pytamy dlaczego, a jak, poznajemy ludzi, podróżujemy. Ciekawość napędza to, że mamy informacje i właśnie mamy wiedzę. I warto, żeby ta wiedza również była różnorodna, żeby była z różnych źródeł. Ja uwielbiam, co na temat ciekawości i właśnie wiedzy mówi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci lubił sobie zadawać dziwne pytania. I między innymi zadawał sobie takie pytanie, moje ulubione, jak wygląda język dzięcioła? Zastanówcie się, czy macie takie dylematy w życiu. On miał. Jako ciekawostkę powiem Wam, że naprawdę wygląda dziwnie. W sensie język dzięcioła jest naprawdę dziwny, bo on tak się zawija, idzie nad czaszkę i tak dalej. Nie? Więc to tylko jest fajny przykład na to, że warto zadawać sobie dziwne pytania, bo nigdy nie wiadomo, co ewentualnie uzyskamy. I świetnym case'em, takim marketingowym z kolei, na to, jaką rolę ma wiedza i zadawanie pytań, jest case BMW z 1987 roku, gdzie agencja z Londynu dostała zadanie. Miała przygotować reklamę BMW zwracającą uwagę na jakość i precyzję wykonania. I słuchajcie, co oni zrobili? Wsiedli w samolot, polecieli do fabryki BMW i chcieli się dowiedzieć, na czym polega ta precyzja i jak wygląda ten proces. I tam jest taka znana historia, że kiedy oni chodzili sobie po tej fabryce, jeden z inżynierów chwycił w tym momencie kogoś tam kreatywnego i powiedział, chodź, coś ci pokażę, tak? Zaprowadził go, wziął kubek kawy, tak postawił na silniku i mówi, zobacz, włączył silnik, kawa nawet nie drgnie. I w ten sposób oni wrócili do Londynu, zmodyfikowali ten koncept i powstała jedna z najbardziej genialnych reklam samochodowych wszechczasów, Shaken, Not Stirred. Nawiązali oczywiście do Jamesa Bonda i do Martini. No i w tym przypadku zrobili reklamę porównawczą. Inne samochody trzęsą się, jeżeli postawisz Martini na silniku. W naszym BMW nawet nie będzie zmieszane, tak, ten drink. No i to jest świetny przykład pokazujący, że gdyby nie ta informacja, gdyby nie ta wiedza, oni w życiu
nie wpadliby na tą reklamę. Jest świetny przykład. W zeszłym roku zorganizowano na świecie największe badania dotyczące współpracy pomiędzy agencjami a klientami na świecie. 1700 podmiotów z całego świata, 70 krajów, naprawdę największe. I słuchajcie, był jeden kluczowy wniosek. 80% klientów uważa, że pisze świetne, czy tam dobre briefy. Jak myślicie, ile agencji się z tym zgadza? No może nie żadne, tak? Ale 10%. 10% się z tym zgadza, więc na tym polu dostarczania wiedzy wszyscy robimy, czy tam większość pewnie z nas robi jakieś błędy i to na skalę światową, to nie chodzi o Polskę, tak? Cały czas tutaj w tej jednej z kluczowych elementów związanych z kreatywnością popełniamy błąd. I co więcej, z tego samego badania wyszło, że 1/3 budżetów marketingowych jest zmarnowana ze względu właśnie na słabe briefowanie. No i oczywiście moglibyśmy tutaj spędzić, słuchajcie, cały dzień rozmawiając o problemach z briefem, tak? Jak określać cel, grupę docelową i tak dalej. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na trochę inny aspekt związany z wiedzą. A mianowicie wiedza może być zarówno świetną inspiracją, taką jak właśnie ten kubek kawy, tak, który pozwoli nam wymyślić coś fajnego, ale również może powodować, że utorujemy się na jakiś koncept. I torowanie to jest taki koncept właśnie z ekonomii behawioralnej i nie tylko, który mówi o tym, że nieświadomie jesteśmy w stanie pójść w jakimś kierunku i nawet o tym nie wiemy. To już padł na tym wcześniej Daniel Kahneman. Jest wielu badaczy, którzy mówią o torowaniu. I podam wam przykład. Ja lubię tak, dzieciaki z dzieciństwa opowiadają, takie pytanie zadają, tak? Co pije krowa? No i oczywiście większość dzieci odpowiada, ale my też, tak? Co pije krowa? Mleko. Takie szybkie torowanie. Ja bardzo lubię taki case. Zaraz wam puszczę. Więcej niż jedno zwierzę to... Owca? Jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama. No nie, ale słuchajcie, im więcej razy to oglądam, tym bardziej myślę, że ona nie miała szans powiedzenia czegokolwiek innego, nie? W sensie po tym zdecydowanej odpowiedzi owca, nie? Owca, biała, duże stado, no kolejna zwierzę, no lama, no oczywiście, że lama, nie? Więc chciałbym teraz was zaprosić do tego eksperymentu. Jeżeli możecie, to wyjmijcie komórki, wejdźcie na stronę menti.com, również online'owo. Im więcej z was wejdzie, tym będzie fajniejsza zabawa, okej? Tutaj macie też kod QR. Jak wejdziecie na tą stronę, musicie wpisać ten kod. I na razie nie przejmujcie się, bo tam nic się nie wyświetla. Będziecie musieli, dopiero jak ja przełączę, będzie widać. Czyli dla tych, żeby wam pomóc, 2152-9270. Dam wam jeszcze chwilę czasu i powiem w ogóle, jakie będzie zadanie. Zadanie będzie bardzo proste. Musicie mnie w coś przebrać. Od góry do dołu. To może być kreatywne, może być, nie wiem, formalne, jak wolicie. Ale ważna jest jedna rzecz. Będziemy pędzić z tymi pytaniami i odpowiadajcie sercem. Jeżeli coś zwróci waszą uwagę, nie myślcie za dużo, po prostu kliknijcie, dobra? I na dole będzie taki moment przesłania tej informacji. Uwaga, tak, gotowi jesteście? Dobra, nie? Okej, okay, jeszcze sekundę, to wejdźcie menti.com 2152-9270. Właśnie mówiliśmy o tym właśnie wcześniej, żebyście sobie przygotowali. No musimy pędzić powoli. Tak, możemy? Dobra, możemy. Słuchajcie, zaczynamy. Macie do wyboru biret, czapka na zimę, czapka śnieżno-biała, śmieszne uszy, głowa rekina z Rio. Głosujcie. I na dole musicie zrobić prześlij, tak? Zaraz zobaczymy. Dobra. Okej. Jeszcze chwila. Dobra, musimy lecieć dalej, bądź 3, 2, 1, no wygrała głowa rekina z Rio. Dobra, lecimy dalej, musimy wybrać tułów. Bluza żółta, koszula jak z bajki, marynarka Bonda, koszula na drinka, trawiasty sweter. Głosujcie. Bluza żółta, koszula jak z bajki, marynarka Bonda, koszula na drinka, trawiasty sweter. Dobra, u góry jakby co dla spóźnialskich cały czas jest informacja. Okej. Okay. 3, 2, 1, kończymy. Wygrała koszula jak z bajki. Koszula jak z bajki. Dalej spodnie. Jeansy na kolokwium, shorty w klocki, spodnie do fabryki, bojówki do dżungli, kąpielówki na plaży. Dobra, ja myślę, że tu można uznać, że wygrały kąpielówki na plażę. I ostatnia rzecz, buty. Czerwone buty, kapcie z wełny, buty profesorskie, buty kawowe, polski klasyk, czyli skarpety z sandałami.
Dobra, myślę, że tutaj już też powoli widać, że jednak polski klasyk wygrał. I słuchajcie, czekajcie. O, tu było ponad 500 kombinacji, tak? Ale z jakichś względów wybraliście pewne określone wybory, czyli głowa rekina z Rio, koszula jak z bajki, kąpielówki na plażę i polski klasyk. I chciałbym wam puścić film. Okej, dobra. Niezła kombinacja, jeśli są na sali styliści lub stylistki, to zamknijcie oczy na chwilę. Ale kilka słów wyjaśnienia, skąd właśnie taka wersja i skąd wiedziałem, żeby w ten sposób się ubrać. Otóż głowa rekina z Rio tutaj nawiązuje do Rio, Rio de Janeiro, Brazylii, więc tu oczywiste powiązania. Koszula jak z bajki, no bo pokazywałem wam też bajki, Kulfona, myszkę Miki, więc stąd koszula jak z bajki. Pokazywałem wam też taki slajd, gdzie ludzie tańczą na plaży, dlatego mam kąpielówki na plaży. No i na koniec te wszystkie historie z lat 80. miałem nadzieję, że wzbudzą w was taki sentyment, dlatego mam na nogach polski klasyk. Dzięki, lecimy dalej! Tak, dzięki, lecimy dalej. I słuchajcie, więc wiedza potrafi nas zarówno inspirować, jak i świetnie torować, ale wiedza nie jest kwintesencją kreatywności. Nie może być kwintesencją, bo są osoby, które mają bardzo dużo wiedzy, a wcale nie są kreatywne, zresztą znamy pewnie wiele takich przykładów, więc musi być coś jeszcze. No i tutaj chciałem wam pokazać fragment filmu, to jest Odysei Kosmicznej 2001, gdzie małpa zdała sobie sprawę, jakiś nasz przodek zdał sobie sprawę, że kość można używać również do czegoś innego. Nie jest tylko kością, ale może być w tym przypadku bronią. I to jest nasz przodek, to jest moment, w którym nasza homo sapiens wyodrębniło się od innych zwierząt. Czyli wszyscy mamy geny tej małpy, która zdała sobie z tego sprawę, takie geny modyfikacji właśnie kreatywności. Więc każdy z nas jest w jakiś sposób kreatywny. Dinozaurom się to nie udało, miały 160 milionów lat opcji, ale się tego nie udało. I chciałbym was zaprosić do takiego małej historii podróży przez ludzkość od kości do metaversum. Ok? Gotowi? Lecimy. Kość, modyfikując. Jeżeli dodamy dziurkę, będzie gwizdkiem. Jeżeli dodamy kilka dziurek, będzie fletem. Jeżeli połączymy kilka fletów, będziemy mieli fletnie. Jeżeli zmienimy drewno fletni na metal, będziemy mieli piszczałki. Jeżeli dodamy do piszczałek klawisze, będziemy mieli organy. A organy są duże i ludzie kombinowali, jak ewentualnie transportować organy, więc powstał tak zwany pozytyw. Pozytyw to były takie przenośne organy. I ktoś wpadł na pomysł, że to jest w ogóle fajne urządzenie, ale może zmieńmy te piszczałki, bo klawisze są fajne i dodajmy struny. I powstał tak zwany klawesyn. Klawesyn ma struny szarpane, a fajniejszy dźwięk jest, gdy damy struny uderzane. I powstał fortepian. Fortepian jest jednak duży, jest wiecie, instrumentem takim koncertowym. Ludzie chcieli to wstawiać w mniejsze pomieszczenia, ale problemy były ze strunami. Więc postawili struny do pionu i powstała żyrafa, a z żyrafy oczywiście pianino. No i teraz mało kto wie, że pianino było inspiracją do pierwszych maszyn do pisania, bo również uderzamy w klawisze i tutaj pałeczki uderzają, ale nie w struny, tylko uderzają w papier. I pierwsze maszyny do pisania nie nazywały się maszynami do pisania, nazywały się piszącymi klawesynami. No i potem oczywiście mamy maszynę do pisania, która w połączeniu z maszyną liczącą tworzy komputer, internet, social media, no i oczywiście metaverse. Więc cała historia ludzkości to jest historia ciągłej modyfikacji, zmiany różnych elementów, łączenia z innymi rzeczami. Więc ta modyfikacja jest jednym z ważniejszych elementów tej całej układanki. I wtedy nawet jeżeli mamy mało wiedzy, niedużo tej wiedzy, powstają również super fajne rzeczy, jeżeli mamy odpowiednie nastawienie z kombinowaniem, modyfikowaniem. I tu jest świetna historia pani Eleanor i Lindy. Eleanor miała pomysł na film. Miała pomysł na film, napisała go na podstawie swojego dzieciństwa i młodości i poszła do Lindy, która była producentem filmowym. I opowiedziała ten film i tam opowiada godzinami. Linda tak słucha, ale nie była przekonana. Aż w pewnym momencie padły dwa kluczowe słowa, które nie były związane do końca z tym filmem. To była jakaś anegdota bardziej, że wieczorami chodziły na Dirty Dancing. No i teraz Linda powiedziała, że w tym momencie prawie spadła z krzesła i powiedziała, Boże, Eleanor, to jest świetny pomysł na tytuł. Eleanor nie była przekonana, bo to w ogóle nie był element tego filmu. Ona mówi, nie, Eleanor, napiszemy od nowa cały ten film. I tytułem będzie Dirty Dancing. I tak powstał jeden z najbardziej kultowych filmów wszechczasów, czyli Dirty Dancing. Zbudowali coś wokół drobnego elementu dobrego, modyfikując całą resztę. I to jest coś, do czego was namawiam. Zwracanie uwagi na dobre rzeczy, jak zmodyfikować resztę, żeby to uratować, a nie odrzucanie jakby całości. To jest coś, z czym ja się spotykam często na co dzień, tak? Czyli że w jakimś koncepcie jest element dobry, ale odrzucamy całość po prostu, bo nie widzimy tego, że możemy zmodyfikować pozostałe.
pozostałe elementy. Jest jednak jedna rzecz, która właśnie zabija ten cały proces, a mianowicie to jest krytyka. Krytyka zabija ten proces kreatywny bardzo skutecznie. No i tutaj jest ważne pytanie, dlaczego w ogóle krytykujemy? Krytykujemy z wielu oczywiście powodów, ale jednym z ważniejszych jest to, że klasyczny model edukacji nauczył nas, że jest jedna odpowiedź. My się musimy nauczyć odpowiedzi na pamięć. Jeżeli nie znamy, jesteśmy natychmiast oceniani. I przez 16 lat nauki nauczyliśmy się, że powinniśmy oceniać natychmiast każdą rzecz jako skończoną. A w kreatywności tak nie jest. W kreatywności poszukujemy rzeczy cały czas. Często się mylimy. Nie powinniśmy oceniać natychmiast wszystkiego jako skończone dzieła. No i rozwiązaniem tego procesu jest to, żeby na chwilę oddzielić, zamknąć tego naszego smoka, tak związać, oddzielić krytykę od tego kwintesencji samego wymyślania i wtedy ta nasza fabryka modyfikacji faktycznie wybuchnie i będziemy tworzyć fajne rzeczy i jest pewna naturalna rzecz, która się dzieje w tym momencie, a mianowicie efekt uboczny tego to jest humor. Bo jeżeli zabronimy krytyki na pewnym etapie, to naturalnie zaczynamy się śmiać i bawić i na przykład wiele z naszych kreacji, naszych dwóch agencji, Apidge, OpenJoy, polega na humorze i wielu klientów w ogóle się pyta, skąd u nas jest tyle humoru. A to jest właśnie wynik tego, że my oddzielamy w pewnym momencie procesu bardzo mocno krytykę od tego procesu i naturalnie powstają fajne i śmieszne rzeczy. No i mając taki model, który ja lubię nazywać modyfikuj, nie krytykuj, rymuje się, więc można łatwo zapamiętać, możemy tworzyć bardzo fajne, wiele fajnych rozwiązań i żebyście mnie dobrze zrozumieli, krytyka jest ważna, ale ona jest na dalszym etapie, tak? Ona już ocenia wiele różnych rzeczy, dzieł, które powstają, ale nie na momencie, samego procesu, nie w tym momencie. No i tu musicie się przygotować, że niektóre z tych konceptów nie będą gotowe od razu, ale będą wymagały ciężkiej i mozolnej pracy. To będzie wiele modyfikacji, długi okres czasu, zanim na końcu powstanie coś super fajnego. I świetnym przykładem jest James Dyson, który, słuchajcie, pracował 15 lat nad swoim pierwszym modelem odkurzacza bezworkowego i przeszedł, słuchajcie, 5000 podejść i prototypów. To jest jakby niewyobrażalne. Świetnym przykładem też z marketingu, z Marlboro jest właśnie Marlboro, które poszukiwało wiele lat swojej ikony i przeszli przez mnóstwo różnych pomysłów, sportowców, radiowców i marynarzy, aż w końcu Leo Burnett jechał pociągiem i czytał jeden artykuł właśnie o kowbojach i tam właśnie połączył te klocki i w pewnym momencie stwierdził sobie, Boże, to jest świetna rzecz i tutaj widzicie rolę znowu wiedzy, nie? Dowiedział się czegoś, połączył to i powstała oczywiście jedna z największych, najbardziej znanych ikon marketingu, czyli cowboy w moim Marlboro. I słuchajcie, na tym etapie chciałem wam powiedzieć, że przygotowując się do dzisiejszej prezentacji, nie chciałem tylko opowiadać o kreatywności. Chciałem, żebyście doświadczyli jej tutaj, na tej sali i co więcej, byli jej częścią. I stąd właśnie chcę wrócić do tego naszego eksperymentu, o którym mówiłem, bo wybraliście jakąś tam część jej kombinacji, okazało się, że wcześniej mówiłem w jakiś sposób o elementach, które padły. I zdradzę wam tajemnicę lub pewnie część z was się zorientowała, że tak naprawdę każdy z tych elementów, które mieliście do wyboru, w jakiś sposób nawiązywał do tego, co mówiłem. Czyli śmieszne uszy, no bo myszka Miki, trawiasty sweter, mówiłem wam, wiecie, o trawie, o patyczaku, albo buty profesorskie, bo jest profesor Mruk. Więc nie miało znaczenia, co wybierzecie. Każda opcja byłaby dobra. Ale jednak puściłem wam jeden konkretny dobry film. I tu pytanie, dlaczego? I tu jest odpowiedź. Ciężka praca. Modyfikacja trochę, musiałem się zmodyfikować kilka razy, ale ciężka praca, bo tych kombinacji nie było 500, tych kombinacji było dokładnie 625. I żeby się dzisiaj przygotować na to wystąpienie, musiałem je nagrać wszystkie. Słuchajcie, nagranie pierwsze, dzień pierwszy. Lecimy. Wow, 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 wow. Okej, dobra. Jestem po 125 pierwszych nagraniach, ale prawda jest taka, że wiedziałem akurat, że wybierzecie tę kombinację, dlatego kilka słów wyjaśnienia. To już jest koniec trzeciego dnia i to naprawdę już jestem zmęczony. Mam takie przemyślenie, nie myśl nagrywaj, nie myśl nagrywaj. Jest! Słuchajcie, 625 filmów, nagrałem w 4 dni. Teraz tylko montaż. Lecimy dalej. Wow! Dzięki. Tak, dzięki.
Dzięki, cieszę się, że wam się podobało, bo słuchajcie, to naprawdę była potężna praca i czasami, żeby mieć efekt wow, nie? Trzeba poświęcić dużo czasu i na sam koniec, w ogóle tylko wam powiem, że tam nie było wszystkich filmów na tej planszy, tam się zmieściła tylko 2/3, 1/3 chyba 200 filmów nie zmieściliśmy dalej. I słuchajcie, na koniec podsumowując, bądźcie ciekawi, tak, bo ciekawość, i zadawajcie różne pytania, bo ciekawość napędza zdobywanie różnych dziwnych informacji, których nie wiemy, do czego nam się przydadzą. I to będą nasze klocki do budowania, do modyfikowania, do tworzenia różnych rzeczy. Ale ważne jest to, żeby oddzielić tą krytykę od tego kwintesencji procesu, bo wtedy powstają fajne rzeczy. I pamiętajcie, że niektóre z nich będą wymagały naprawdę, naprawdę długiego czasu i wielu modyfikacji i zmian. I na koniec ostatni element w tej całej układance, odrobinę szczęścia. I tak jak ja miałem to szczęście, że spotkałem na swojej drodze profesora Mruka, tak wam życzę tego szczęścia w waszych projektach marketingowych. Dzięki. Bardzo dużo się działo.